W Tarnowie powstaje Centrum Diagnostyki Kardiologicznej, o którym mówiło się od dawna. Centrum miało specjalizować się w kardiologii. Okazuje się, że nie tylko. Jednostka nosi mylną nazwę Centrum Diagnostyki Kardiologicznej, dlatego że w międzyczasie jest grupa większa lekarzy, którzy się zaangażowali w tworzenie tego centrum i będzie rozbudowywane i nie dotyczy tylko kardiologii, ale szeroko rozumianej diagnostyki i leczenia medycznego, także będą to różne specjalności. Będzie również tutaj zorganizowana apteka, diagnostyka laboratoryjna 24-godzinna, diagnostyka obrazowa. Ale to, co najważniejsze dzisiaj i to, co chcieliśmy pokazać jako największą nowość, to przechodzimy z medycyny tradycyjnej do medycyny telemedycznej, do telemedycyny. Wiecie Państwo o wielu programach, które ogłaszaliśmy w Małopolsce, w Polsce, o transmisji EKG w karetkach pogotowia, o transmisji z miejsca zachorowania przez karetki pogotowia do centrum kardiologicznego i natychmiastowym leczeniu chorych z chorobami serca i naczyń, ale tutaj dzisiaj po raz pierwszy demonstrujemy system szpital w domu, dlatego że jest 30 pacjentów, którzy mieli podłączony już ten pionierski system, kiedy monitorujemy pacjenta, który żyje swobodnie, odpoczywa, pracuje, przebywa w domu, idzie na wycieczkę, a my cały czas jesteśmy w stanie odczytywać sygnały w momencie, kiedy się dzieje coś złego. Uważam, że jest to przyszłość nie tylko kardiologii, ale medycyny. Ośrodek Tarnowski to jest bardzo mocny ośrodek na terenie województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o kardiologię i medycynę, to są bardzo mocne ośrodki. Współpracujemy od wielu lat już z jednym i z drugim szpitalem na terenie Tarnowa. Tutaj są dwie hemodynamiki, które bardzo prężnie pracują. Te obrazy są transmitowane do Krakowa, do naszej sali takich konsultacji i u nas zbiera się heart team, czyli taki zespół sercowy, w skład którego wchodzi kardiolog interwencyjny, wchodzi kardiochirurg, wchodzą echografiści. Przychodnia CDK będzie wyposażona w najnowsze aparaty, posiada najlepszą kadrę, jaką znamy i będzie możliwość podłączenia się w dowolnym czasie z dowolnym centrum w Polsce, w Europie i na świecie. Nasi pacjenci będą kwalifikowani w nowo otwartym centrum. Jest to program przewidziany dla wszystkich potrzebujących, którzy do nas się zgłoszą i zapraszamy. Leczę się 22 lata na pewno. Jesteś bez przerwy monitorowany w Krakowie, w centrum i wiedzą, czy sobie jesteś w parku, czy w kinie, czy w domu. Bez przerwy, jeśli ci się tylko cokolwiek by zaczęło dziać, już się włącza, już ci tam mówi, co się dzieje. Masz do tego odpowiedni też przycisk, gdzie sobie możesz nacisnąć. Wtedy automatycznie ci się dopytują, jak się pan czuje i tak dalej. No i gdy ci się coś dzieje, to oni widzą na monitoringu w Krakowie i naprowadza ci GPS, naprowadza oczywiście w razie konieczności karetkę pogotowia, no i odnajdą cię, choćbyś już nie miał siły mówić, gdzie jesteś, to oni cię automatycznie sami odnajdą. Centrum Diagnostyki Kardiologicznej ma zostać otwarte już niedługo. W planach jest szeroka rozbudowa ośrodka, w którym pacjentów konsultować będą najlepsi specjaliści w kraju.